Yamaha R6, rocznik, jak pamiętam, chyba 2004. Pierwsze wrażenie, bardzo przyzwoity. Mówię teraz o wyglądzie, bardzo przyzwoity. Można by powiedzieć, taki niezniszczony sprzęt. Co do zrobienia? Pełen przeglądzik, pełen przegląd plus usterka rozrządu. Klepie, brzęczy, dzwoni, typowy dźwięk łańcucha rozrządu. Więc też się do tego zabiorę, bodajże jak pamiętam też zawieszenie chyba z przodu jest wylane. O, to może troszkę ciemno, ale widać taką właśnie kreskę na zawieszeniu, gdzie kurz zbiera olej. No więc co? Demontaż plastików, demontaż zbiornika. Pierwsza sprawa, dobieram się do silnika, demontaż chłodnicy. No i po drodze jak zawsze coś pokażę. No tak wygląda sprzęt. Cóż tu wiele opowiadać. Też można zerknąć tutaj na śrubę od regulacji, od klucza. Tutaj zawsze ślad zostaje. No główka ramy, no z główką ramy coś się już działo. Jakaś rzeźba kluczem do rur była. Zegar wygląda tak. Też tam jakieś tam ryski takie są widoczne koło oświetlacza, tak jakby takich kluczyków albo czego. No w każdym razie mnie tam bardzo stan wizualny nie interesuje. Dobieram się do silnika i widzimy się jak zawsze po drodze. Pokażę jak tam ślizgi, jak napinacz, luzy zaworowe, no i wszystko co tam po drodze, więc wracam za chwilę. W porządku, pomierzone, rozebrane, pomierzone, jest kilka uwag. Pierwsza uwaga, coś co nie jest niczym dobrym. Naprawdę mocno, mocno napięty łańcuch. Jest szansa, chociaż może się mylę, że on jest po prostu zatarty i na tylu ogniwach się pozacierał, że go po prostu tak ścisło, że jest zatarty, że jest tak napięty. Druga sprawa, z 16-14 zaworów do poprawy. I jeśli chodzi o zawory ssące, to aż jestem ciekaw, cóż się tam wydarzyło. Zaraz powiem dlaczego. Dobra, ustawiony. Cóż się tam wydarzyło? Łańcuch dalej. Można powiedzieć jak drut. To do tych zaworów, już mówię. 34, 26, 28, 24, 20, tu jest jeden ok, drugi tak średnio. Co do zaworów wydechowych, nie jest najgorzej, ale wszystkie w górnej. Jeden jest w dolnej, a jeden jest ok, także też są do poprawy. Rozbieram, demontuję napinacz, ślizgi, wałki, mostki, te sprawy. Świece już wykręcone i patrzę, co tam siedzi w środku. Jakieś tu rozbieranie było, silikony, ja zaryzykuję i zamontuję tutaj uszczelkę, tak jak ma być. Silikonu dość na grubo było pociągnięte na pokrywie, więc tak jak mówię, ja zaryzykuję, nie wiem czy to dobrze, ale dam tutaj uszczelkę. Rozbieram, pokażę później jak to wygląda, jeśli chodzi o ślizgi, jeśli będzie coś na nich widać, i łańcuszek, i płytki zaworowe, ponieważ te luzy mocno za duże, aż jestem ciekaw, cóż tam poszło nie tak. Dobra, już miałem wszystko rozbierać w celu demontażu mostków, ale coś mi się te śruby za lekko odkręcały. Chciałem dokręcić je i sprawdzić luzę jeszcze raz. Co mi się rzuciło w oczy? Nie wiem, czy kamera to złapie. Tutaj widzę chyba przytarcie. Przejdźmy z drugiej strony. Widać, jak wygląda mostek z drugiej strony. A tutaj krzywka zasłania, ale tam gdzie jest widoczny, to wygląda chyba nie najgorzej. Z tej strony pokaż, z tej strony chyba też jest zatarty, widzę takiego pyłu aluminiowego trochę. To co, komisyjnie? Komisyjnie, może być komisyjnie. Czy tylko kamera ustoi? Może chwilę ustoi, ale coś czuję, że chyba niedługo. Takie podejrzane odbarwienie na mostku. Dobra, próbujmy więc. Jest tu gdzieś coś wsadzić delikatnie. Jest jakiś
plac dlatego ku temu. Uwaga, pierwsze spojrzenie, a pewnie zatarty. O, tak to sobie wygląda. Tak to sobie wygląda. W ten sposób mamy zatarty i to tak na bogato. Pójdę do światła jednego, więc głowice mamy do wymiany. Jak wygląda pod wałkiem? Myślę, że tak samo, ale tutaj najlepiej to będzie ściągnąć. Nie czuć pod palcem. No w sumie wałek bym powiedział nie najgorszy. Trzeba by zdemontować wszystkie mostki. No to już. Tak jak mówiłem, tak się stało. Kamera wydachowała. Na szczęście nie do bańki z olejem. Czy tam najlepiej by było płynem hamulcowym. Wałeczek ssący, także można go odkręcać śmiało. Pójdzie czy nie pójdzie, nie będę go tutaj jakoś rwał bardzo mocno. Chociaż w sumie tej głowicy to już nic nie zaszkodzi. Gdzie lepiej nie będzie na pewno. No i stąd, o właśnie poszło, stąd te luzy zaworowe. Następny tutaj też przytarty. Dobra, zdemontuję ostatni. Ostatni mostek. Aż ty cholero. Nie pójdziesz. Dobra, wałeczek wyjdzie. Wyjdzie. Dobra. Szybki demontaż wydechowego. Będzie coś wiadomo o... rozrządzie. Ta bateria się kończy, coś tak słyszę. No, bateryjka, szybka podmianka. Szybka podmiana baterii. To mi się podepnie za chwilkę. Co wiem, to on był niedawno jakiegoś mechanika, ten motocykl. I zastanawiam się, czy on był rozbierany. Tu jest w porządku. Czy on był rozbierany, ten silnik. I tak po prostu został poskręcany i coś tam właściciel pojeździł i wyszło jak wyszło. Czy nie, i to po prostu jest winą niedokręcenia tego mostka. Mostku, cały ssący nie był dokręcony, jak i również ta pokrywa z prawej strony. Co mówiłem, że zastosuję uszczelkę, też była niedokręcona jakoś bardzo mocno. No wyjebać. Można w sumie nawet młotkiem przejebać, bo... A tutaj lekkie ślady są. Na tej głowicy już nic nie uratuje, a przynajmniej nic by miało sens i opłacalność. Dobra, 12. I przekręcę na dole śrubę z wałki i będzie można ściągnąć ślizgi jak i łańcuch. Jest 12.
Ślizg zużyty na pewno. Także tutaj temat trafiony, jest dół wydarty po całości. Dobra, na razie kamera tu. Ślizg numer 2. Zobaczmy, może łańcuch ściągnę. Jest ślizg numer 2. Tutaj raczej myślę nie będzie najgorzej. A też jest. Też jest. Łańcuch wygląda. No coś tam pomalutku się dzieje, ale działo się gorsze. Dobra. Jaki by to był system naprawy? No niestety, wygląda na to, że wymiana głowicy. Czy ona wyjdzie bez demontażu silnika? Powinna. Powinna się wysunąć. Tutaj mamy do ramy, a to jest do bloku. Do głowicy jest tylko ta śruba. I tu są szpilki czy śruby. Śruby. Tak, łuby śrub, nie są te nakrętki. Czyli powinna wyjść. Co do reszty, wypadałoby zdemontować miskę olejową, czy w ogóle ma to sens. Popatrzeć, czy nic nie siedzi w misce olejowej typu resztki panewek. To raz, a dwa, że ten ścier aluminiowy, który jest tutaj widoczny, tak właśnie mi się jeszcze rzucił w oczy. A tak na śrubokręt. Coś tam się nabrać da, ale... Dobra. Telefon do właściciela. Telefon do właściciela. Powiem mu, jak sprawa wygląda. Wyślę mu kilka zdjęć. I chyba będzie szukanie używanej głowicy. Zobaczymy. Jeśli tak się okaże, koniec tej części, a następną częścią będzie składanie tego silnika. Kto by się spodziewał? Naprawdę wizualnie można powiedzieć przyjemny stan, niezniszczony, nieskatowany, a taka niespodzianka. Tutaj problemem nie jest jako tako zużycie silnika, tylko to, że ktoś go kiedyś nie poskręcał. Ciśnienie oleju. Przez to właśnie trzeba zerknąć do miski olejowej, sprawdzić, jak to tam wygląda. No i jak widać, miska zdemontowana w celu obejrzenia, cóż tam się gdzieś podziało. I co się podziało? Szału nie ma. Co znalazłem w misce olejowej? Co to w ogóle jest? Wygląda jak... jak chusteczka papierowa. Co ciekawsze. No pewnie. Raczej nie jest to element filtra oleju, ponieważ to jest... rwie się pod śrubokrętem. Tutaj coś jeszcze jest. Pod lampkę sobie podłożę. No i troszkę nagaru. W smoku miski. Również. Co to cholera jest? To już powiem szczerze. No to wygląda no tak. Jak chusteczka. Papierowa. Wyjdzie smok, czy jest przykręcony? Nie, nie jest przykręcany, więc powinien wyjść. O! Ha! Dobra, wszystko jest. Wszystko się rozwiązało. Ktoś tu kogoś nie lubi? Że tak powiem, i napchał mu przez wlew oleju chusteczek papierowych. No bez... Ohoho. Ohoho, ohoho. Dobra, to już jaka tam jest sytuacja z tym, nie moja sprawa. Nie wiem, czy ten silnik się opłaca w ogóle reanimować. Dostanę ja się tu do panewek. A, może bym się i dostał.
jeśli tu takie cuda się podziały. Niby jakiegoś złota nie widzę w środku, ale po czymś takim sam nie wiem. Jakoś tutaj się postaram dobrać. Tylko nie wiem, czy mi nie zasłaniają śrub, blok silnika. Sobie jakoś go obkręcę, aby to było troszkę wygodniej. No ale szczerze, to ten silnik wypadałoby rozebrać cały w drobne, jeśli taka sytuacja się przydarzyła. No jeszcze mi to magnes chodziło, bo te resztki tego papieru, to one mogą być dosłownie wszędzie. No i można zrobić cuda, a później finalnie się okaże, że on się niedługo zatrze. Tak czy siak. Dobra, trzeba tutaj z właścicielem porozmawiać, bo to jest grubsza historia. No i tej opowieści byłoby tyle. Jest panewka, udało się odkręcić z innego korbowodu. Jak ona wygląda? Ano także jest już, znaczy ona już swoją drogą była przyklejona, ale też już się zaciera. Więc tutaj sprawę mamy rozwikłaną, jeśli chodzi o ten silnik. No nie poszło to tak, pójść powinno. Czy będzie przekładka, czy co? To się okaże, czy się pojawi drugi film. Ten będzie, a w reszcie zobaczymy. Trzeba to ustalić z właścicielem, co jak.